Hej, witajcie na kanale Kocham Zabawki. Kogo my tutaj dzisiaj mamy? Annę w zestawie od Play-Doh Da Vinci. Co będziemy robić? Ozdobimy jej sukienkę. Z tyłu widzimy krótką instrukcję, jak to wszystko należy wykonać. Zobaczmy, co mamy w środku. Zacznijmy od wyjęcia naszej lalki. Jak widzimy, nie ma ona sukni. Wszystko jest tutaj schowane. Mamy tutaj pistolet do kolorowej masy. W środku znaleźliśmy wkłady z masą do naszego pistoletu, którymi będziemy dekorować przepiękne suknie. Zobaczcie, jest taka fioletowa we wzorki, zielona i w odcieniach niebieskiego z różowymi elementami. Którą byście wybrali? Ja chyba wezmę tą zieloną. Anna ma rude włosy, więc zielony bardzo do niej pasuje. Możemy zacząć dekorować naszą sukienkę. Włożę otwarty wkład do pistoletu. I zaczynam robić wzorki. Jak widzicie, możemy rysować tutaj po wyznaczonych szablonach albo wymyślać swoje kształty. Jak widzicie, ja stworzyłam taką bardzo słoneczną, wiosenną suknię. Ciekawe, co na to Anna. Wow, ale przepiękna suknia! Na pewno będzie ładniejsza niż suknia Elzy. Mogę ją przymierzyć? Oczywiście, Anno, już ją zakładamy. Bardzo delikatnie zginamy suknię, żeby nie uszkodzić naszych rysunków. Do spięcia naszej sukni używamy specjalnych spinek, które dołączone są do zestawu. Jedna i druga od góry. Okej. Dół od sukni, a właściwie w tym momencie wyglądający jak spódniczka, jest już gotowy. Anno, zapraszamy Cię! Możemy ubrać naszą Annę. Piękna jest ta sukienka! Widzicie? Już nie mogę doczekać się okazji, kiedy będę mogła ją włożyć. A Wy stworzylibyście mi też takie piękne sukienki?
Ja je uwielbiam i chciałabym ich jak najwięcej w swojej szafie. Anno, czy chciałabyś coś dodatkowo do swojej sukienki? Podoba Ci się któryś z tych wzorków? Tak, podoba mi się ten biały. Oczywiście, nie ma sprawy. Zaraz go umieścimy na Twojej sukience. O, gotowe. Wow, teraz jest jeszcze ładniejsza. Jak widzicie, Annie bardzo spodobała się nowa kreacja i zachęcamy Was do tworzenia własnych. Można tutaj naprawdę zrobić wiele rzeczy. Rysować według tych szablonów albo po prostu posłużyć się swoją wyobraźnią.